co to było? Chłop zaczął lewitować w ogóle. Panik, panik, panik. Nie potrafię tego uniknąć, k***a. To jest jakieś spowolnione, przyspieszone, 360 stopni młynek robi jakiś. No co jest? To był jakiś auto-aim. Ej, ja tutaj chyba nie lokuję kamery, wiecie? Ja nie będę lokował tu kamery, bo muszę na odwłok mu wejść. Dobra, spróbujemy. Po 80 damage go bijesz, to dużo do zrobienia. Nie no, on już zdychał. On już miał, on już odkładał myszkę. On jest giga do zrobienia na pewno, ale jest kurde potworny. Większego bossa nie widziałem. Jak w momencie, kiedy on... No właśnie. Kurwa, jak do niego podejść? Jest obwarowaną twierdzą. Tak, 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 taki jest plan. Jezu, jakie mam krótkie rączki! Raz, dwa. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze. Mówimy Maćkowi, że ten boss ma trzy fazy. Fajnie. Tomasz, daj spokój, jesteś jeszcze za słaby? O, stary. To co druga osoba mówi? Kto mu w końcu powie, że bez konia tego nie pokona? Okej. Raz, dwa, trzy. Okej, nice. Go. Jest jak najbardziej, już widać, że jest do ugrania jak najbardziej. Tylko trzeba w odpowiednich momentach tak robić rolę. Jak on atakuje, no to trzeba wtedy zrobić rolę. No to jest wielka filozofia. Tylko trzeba nauczyć się walki, nie? Idź po konia, bez niego ciężko jest, nie dasz rada. Tak w ogóle to siema, Laki. Siema, siema, Laki, siema. Współczuję podejścia. Jak nie, jak wydaje ci się, że nie dasz rady po trzeciej próbie, to stary. To współczuję. Roll. Silny. Nice. Nice, nice, nice. W taki sposób. Wydaje mi się, że po prostu przy nim trzeba... Do niego się trzeba przykleić, nie? Najgorsze, co można zrobić, to trzymać się na dystans. Kurwa, ale się przyssałem! No, no, no. 1/5 już za nami walki. Kurwa. Czyli on ma jeszcze takie pchnięcie w ogóle koniem. Tak, to mnie zginia ta. Rolek. Nie! O, nice. Nie mam energii, nie mam energii. Ładuje się. Easy. 1/5. Laki, co ciebie w ogóle wziął na Soulsy? Challenge. Ja lubię progresować jednego bossa, nie wiem, po paręset razy próbować uczyć się, nie? Czysta przyjemność. No, dobra. Tego ataku też nie widziałem. Że on może jakby skoczyć na koniu i jednocześnie atakuje. O Jezus, na słupie się zaciąłem czy na kamieniu? Okej, okay. Nie walczyć. Teraz nie, nie mogę z nim... Kurde, no nie mogę z nim walczyć od takiej strony. Nie mogę z nim walczyć od prawej strony. Jaki on ma zasięg? Kurwa, no teraz... Zablokował mnie! Co?! Co to było? Chłop zaczął lewitować w ogóle. Pół HP. Nie no, ja napierdalam w sub jakiś człowieku, nie zadaję mu damage'a. No, przecież uniknąłem. Panik, panik, panik! Ała! Tarcza, tarcza.
Tarcza. Kurwa. Za dużo szkoda, że tyle potek mi poszło na początku. Nie było żadnej paniki. Nie było właśnie żadnej paniki, właśnie było spoko, tylko brakło potek. Panik! Strasznie dużo na początku, na pierwszej fazie 4 potki, no. Solid spend się ma. Ej, co to jest? To jest parada? No Rawan przy takim spamie czasami nie idzie zauważyć dobrych tipów. Gdzie większość tipów to jest na zasadzie, żebym grał padem, albo nie wiem, patrzył na staminę. Oj, nie wierzę. I targetuje mi tam zombiaka jakiegoś. Nie, dobra, gram bez tego targetowania. Nie. Next. Mam dość. Bije bossa i targetuje mi zajączka na polanie. Także to targetowanie jest tak zwaną pytkę. Szewi, uwielbiam to. Wjeżdżam. Ta, wjeżdżam to jest mój znak rozpoznawczy. Tak samo jak fall damage. Valiol, to ja ci pokażę, że tego bossa da się zabić. Czekamy, zobaczymy, no. Tak, to zawsze tak jest. Że większość pisze ten... Beka, nie dasz rady, nie dasz rady, a jak zabijam takiego bossa, to potem już nikt nic nie pisze. Znam ten mechanizm. Next. Podobają mi się strasznie bossowie, nie? Tacy są creepy, potężni. Reigi. Cieszy mnie, że nie tylko ja miałem tak, że jak zobaczyłem tego bossa, to musiałem go pokonać, grałem człowiekiem znikąd, to był pierwszy Souls like. No i stary, ja mam podobną historię, Reigi. Plus jeden, pozdrawiam serdecznie, szanuję. No nie, tak to nie można tego zrobić. Jemy. Oj nie. Chociaż... Ładnie mnie rozwalił. GG. Nie, to było strasznie... Ej, ja żyję! No nie wierzę, no i targetuję to! GG. I targetuję jakieś wilki. Czyli targetowanie ok, ale dopiero w momencie, jeżeli nie mam niczego innego wokół bossa. Ale czasami wchodzi fajnie. A jak mam jakieś wilki czy coś wokół, no to już jest rip, nie? Bo kompletnie gubię bossa i targetowanie dużo pomaga. No zwłaszcza wtedy, kiedy zaczynam targetować wilki na walce z bossem. Kurwa, ale ładnie. Plus. O nie. Mogłem się uleczyć do pełna. Siekacz, widzisz potencjał. Stary, mega miło. Ale 200 to byłoby... No, zobaczymy, nie? Jedna dobra próba. Potrzebuję jednej dobrej próby i teraz na przykład cały czas nowe błędy wyskakują. I naprawiamy je. Teraz miałem super sytuację, bo potem miałem 4 na drugą fazę. A mimo tego postanowiłem się nie leczyć do pełna, tylko na 70%, więc byłem na one tapa i tak. O kurde, ale lipa! Ale lipa, ale zużyłem głupio tego, o nie! Tutaj nie chcę walczyć. Zaciął się? Nie, ja to zawsze dostaję. Nie potrafię tego uniknąć. Dobra, GG next. To jest permastun. Nie potrafię tego uniknąć, kurwa. To jest jakieś spowolnione, przyspieszone, 360 stopni młynek robi jakiś... Jeszcze raz. O Jezus, nie, tak się nie da. Nice. Wyszedł nam atak, ładny atak. No co jest? To był jakiś auto-aim. Stagger. Dobra. Kurwa. Perfekt idzie na razie. Bijemy. Nie, no odbiega mi.
Panik. Panik roll był. Tego ataku nie ogarnia mnie. Dobra. Tarcza. Kurwa! Nie! Do bossa. GG! Kurwa, nie da się. Wróć później. Co ty, za słaby, to jest niemożliwe. GG! Essa!